Film, na którym gimnazjalistki poniżają rówieśniczkę, pojawił się na portalu społecznościowym w czwartkowy wieczór. Na nagraniu widać grupę dziewcząt, które rozkazującym tonem rozmawiają z gimnazjalistką. Padają słowa: decydujesz, dostajesz 3 razy z liścia albo przepraszasz na kolanach oraz ja wolę z pięści kogoś uderzyć. Ode mnie? Od niej? 3 razy z liścia? O. Ej, ty szonie, ty mu... Pokrzywdzona Natalia miała przeprosić agresywną gimnazjalistkę za rzekome wulgaryzmy, którymi ją obrzuciła. Z tego co wiem, to siostra nawet z nią się nie spotkała, z tego względu, że spała wtedy u mnie i cały dzień u mnie była i żadnego kontaktu ze sobą nie miały. Nastolatka jest niepełnosprawna, choruje na astmę i niedosłuch. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy agresywna prowodyrka całego zajścia zaczepiała pokrzywdzoną Natalię. Próbowałam rozmawiać z matką i z ojcem. Powiedziałam, żeby zareagowała coś na to wszystko, bo jeżeli nie, to pójdę na policję i zgłoszę to, to mama stwierdziła, że mam sobie iść. Na filmie wyraźnie słychać, jak jedna z nastolatek zaprzecza, że nagrywa całą sytuację. Ja nagrywam ją, nie! Film jednak rozesłała do koleżanek, by jeszcze bardziej upokorzyć nastolatkę. Trafił on także do brata Natalii. Wczoraj siostra przyszła z koleżanką i wówczas wtedy pokazała mi ten filmik i automatycznie, tak odruchowo. Wrzuciłem go na internet właśnie, aby przestrzec. To nie miało na celu, aby te dziewczyny, które zaatakowały moją siostrę, ośmieszyć, tylko po prostu przestrzec wszystkich przed właśnie takimi zaistniałymi sytuacjami, aby to się nie powtórzyło. Najbardziej agresywna nastolatka to uczennica gimnazjum nr 1 w Lubinie. Grono pedagogiczne na filmiku rozpoznało również uczennicę gminnego gimnazjum, które mieści się w tym samym budynku. Dyrektor placówki Wiesław Bartoszewicz w rozmowie z nami powiedział, że nauczyciele nie mają żadnego wpływu na dziewczynę. 14-latka właściwie nie chodzi do szkoły. Niestety jest ze wszystkich przedmiotów nieklasyfikowana. Ilość godzin, którą opuściła, jest no, przerażająca, bo tam na 1000 godzin średnio to 850 godzin to są godziny nieobecności. Więc praktycznie można powiedzieć, że w szkole jest tylko gościem. Informacja, że 14-latka nie chodzi do szkoły, trafiły na policję i do sądu. Doskonale zdają sobie z tego sprawę również rodzice nastolatki. Kontakt jest utrudniony, to znaczy zawsze się musimy bardzo długo umawiać. Przekładane jest to wielokrotnie takie spotkanie. A jak już dochodzi do tego spotkania, no to też rodzice no, potwierdzają, że niby chcą z nami tutaj współpracować. Natomiast niestety no, współpraca jest raczej żadna, bo nie ma jakichś konsekwencji w tych wszystkich podjętych działaniach, które żeśmy ustalali, czy też proponowaliśmy pewne rozwiązania. One nie zostały podejmowane do końca i nierealizowane. Film przedstawiający skandaliczne zachowanie nastolatek natychmiast udostępnili użytkownicy Facebooka. W komentarzach domagają się ukarania nastolatek. Według wpisu na portalu społecznościowym i nieoficjalnych informacji 14-latka ma już bogatą kartotekę policyjną. Sprawą zajęli się lubińscy funkcjonariusze. W dniu dzisiejszym został już zgromadzony przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy materiał procesowy w tej sprawie, który niezwłocznie zostanie przekazany do sądu rodzinnego. No i tutaj już w gestii sądu rodzinnego jest zdecydować, co dalej w tej sprawie. 15-latka została objęta opieką psychologa. Jak się dowiedzieliśmy, ofiar agresywnej gimnazjalistki jest więcej. Agnieszka Jankowska, Wydarzenia.